Mówicie, że telewizja polska, TVP, to jest telewizja rządowa. A na Sylwestrze Marzeń co się stało? Dopiero co mówiłam wam, że Melanie C zrezygnowała ze względów światopoglądowych, a tutaj się okazuje, że główną gwiazdą wieczoru był zespół Black Eyed Peas, który wystąpił w telewizji polskiej w czym? W opaskach LGBT. Oczywiście rozpętała się wielka burza i ze strony prawicowych ministrów, jak i posłów oraz zwolenników telewizji polskiej, ludzi, którzy ją na bieżąco oglądają, że ktoś powinien zostać zwolniony, ktoś powinien za to odpowiedzieć, że to propaganda itd., itd. Jednak szef wiadomości TVP, Samuel Pereira, powiedział, że to wszystko było zaplanowane, że oni o tym wiedzieli, znali każdy szczegół ubioru. Na to niektórzy posłowie prawicy odpowiedzieli, że jeżeli wiedzieli o tym, było to zaplanowane, to tym jeszcze gorzej. Mi się wydaje, że Polska wczoraj zamiast żyć Sylwestrem, to przejmowała się opaskami LGBT. A to chyba nie może być główny punkt sporu między nami, prawda? Mnie osobiście w żadnym razie to nie przeszkadza. Nie wiem, czy TVP w ten sposób przekonała do siebie osoby, które ją negowały, czy osoby, które na przykład opowiadały się za tym, politycy opozycji, które opowiadały się za tym, że chcą likwidacji TVP, już teraz tej likwidacji nie chcą. Nie wiem. Ważne, że wszyscy się dobrze z tym Sylwestrem, jak widać, bawili. Ja osobiście nic do tego nie mam. Uważam, że jakby ważne jest to, że te osoby wystąpiły, skoro chciały, skoro zostały zaproszone, skoro się zgodziły, zaśpiewały. Mam tylko pretensje o to, że niektóre gwiazdy, które są naprawdę wysoko opłacone, śpiewają z playbacku. Jest to przykre, moim zdaniem jest to brak szacunku do osób, które oglądają, no ale cóż, nie mam na to wpływu. A co wy sądzicie o Sylwestrze Marzeń? Napiszcie w komentarzach. Marianna Schreiber.